Dziękuję, panie marszałku. Panie senatorze, ustawa 2.02 od początku wydawała się niedopracowana, z masą błędów. Ta ustawa jest dowodem na to, że tak właśnie było. I myślę, że tutaj też wiele, tak jak pan zresztą mówił, wiele błędów zostało na nowo powielonych, rozwiniętych. A pytanie konkretne mam takie. Co znaczy ujednolicenie granicy wieku, po której przekroczeniu nie można kandydować do rady uczelni? Czy to jest zgodne z konstytucją? Czy, bo rozumiem, że ktoś jest chory, nie domaga. Jakie jest uzasadnienie? Czy to było dyskutowane na tym posiedzeniu? I czy była też dyskusja nad tym, że ustawa, która wymaga 100 poprawek, to jest, no, mówiąc prosto, knot legislacyjny, czyli ta ustawa matka? Bardzo proszę, panie senatorze. Bardzo trudna kwestia. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że prosta. Ona nie jest taka prosta, dlatego że propozycję ujednolicenia wieku z jednej strony można traktować pozytywnie, czyli że mamy do czynienia z określoną osobą, która pełni funkcję na przykład w Radzie Uczelni, albo jest rektorem, albo pełni jakąkolwiek inną funkcję, wchodzi w wiek 70 lat i krótko mówiąc musi opuścić to stanowisko, w niektórych wypadkach po 6 miesiącach, w niektórych po 12, a w niektórych wypadkach po 2 latach. Więc generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że intencja być może, jeżeli chodzi o organy przedstawicielskie, była pozytywna. Natomiast niestety przy tej okazji okazało się, że ona wprowadza sytuację, w której kandydaci od razu kandydują na przykład na funkcję rektora, wiedząc o tym, że przekroczą ten wiek dopuszczany dla pełnienia tej funkcji. W związku z tym ja na samym początku zaproponowałem poprawkę, aby ten zapis, krótko mówiąc, usunąć jako ewentualnie niekonstytucyjny w tych poszczególnych przypadkach. Potem zrezygnowałem z tego, dlatego że jest przypisany do rad uczelni, ale okazuje się, że jego konsekwencja sięga dużo dalej i w związku z tym te wątpliwości, panie senator, są w 100% uzasadnione, więc ja ponownie będę występować o to, aby, krótko mówiąc, ten punkt skreślić. Uważam, że można to rozwiązać inaczej, bardzo precyzyjnie w odniesieniu do organów uczelni i odrębnie do na przykład funkcji rektorów. Ale ma pani absolutnie rację, wpisanie tego punktu tak, jak on został wpisany, zrodziło bardzo poważne wątpliwości, w tym także konstytucyjne. Dziękuję bardzo.